Jersey City. Wizą Jersey City jako bujne przedmieście manhattańskie. Od którego oddziela tylko w zasadzie Jersey City rzeka, tak? Tak, i promy albo taki podmiejski WKD, który za 10 minut podwozi ludzi. Tak, i rzeczywiście to od lat można zaobserwować, jak to nabrzeże Jersey City się jakoś tak nawet monstrualnie rozwija. Jest tutaj przeprowadzona jakaś wielka renowacja i staje się nawet taką wielkim placem budowy. No ale jednak ten pomnik powstał w roku 91, były wydane wszystkie zgody. No i teraz już pomijam jakby fakt, że on już w 91 roku, kiedy był odsłaniany, to było to owocem wielkiego wysiłku Polaków. Nie tylko przez Jersey City, ale z całego stanu New Jersey, Nowego Jorku, można powiedzieć, z wschodniego wybrzeża, i stał się nawet wizytówką polskości jako takiej, no, emanującej na całą Amerykę. Jest to pomnik bardzo znany. I teraz ta sytuacja, w której tego pomnika miałoby nie być, no jest czymś tak wstrząsającym, nie tylko dla Polaków, Polonii w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że w ogóle dla polskiej diaspory i dla Polaków w kraju powinno przynajmniej tak być. To prawda, pani Krystyna? Raczej. Uderzy to w Polonię, w państwa Polaków mieszkających, przyznających się do polskości w Stanach Zjednoczonych? Powiedziałabym tak, że prawie każdy mieszkający Polak na wschodnim wybrzeżu, jeżeli dojeżdża do Nowego Jorku z kimś, to zwykle przewozi tą osobę tam, na drugą stronę rzeki, żeby zobaczyła pomnik. Więc chciałabym tylko też dodać, że żeby wyjaśnić nieco więcej o sprawie pana DiMarco, firmy McCully i burmistrza, który wbrew wszelkim normom nie prowadził otwartych zebrań na temat zmian. Tak, normalnie przy każdym spotkaniu Rady Miejskiej powinna być wydana agenda, na której się znajdują wszystkie punkty do omówienia. I w tym samym czasie, kiedy prawdopodobnie decyzje były podejmowane o usunięciu pomnika, to jedyna rzecz, która znajdowała się na agendzie Rady Miasta Jersey City, była rezolucja potwierdzająca, że upamiętniamy dzień śmierci mordu katyńskiego i tak dalej. I właśnie co jest? Firma McCully, żeby móc rozwinąć swój plan, stworzyła razem z miastem New Jersey taką jakby korporację półpaństwową, a prywatną. I to w części jest ich inwestycja pieniędzy w to, która stworzy ten rzekomy park. Pamiętajmy, że miejsce, gdzie pomnik katyński stoi, ma, jeżeli przemierzyć szerokość tego, 5 metrów, nie więcej. Czyli naprawdę, jaki tam park będzie? Że na bulwarze może jakieś krzaczki zostaną posadzone, to jest fajne, ale pomnik nie musi być usunięty. Czyli raczej to wskazuje na pretekst do jego usunięcia, tak, przesunięcia, zamontowania. Uważam, że mayor Steve Fulop nie postąpił zgodnie z tak zwanym Sunshine Law i nie włączał tak zwanych stakeholders, czyli w tym wypadku Polonię. Tego nie zrobił, dlatego że firma McCully w różnych wariantach przekazała na jego komitet Political Action Committee kwotę $250,000. Czyli na wybory. A on w zeszłym roku starał się o gubernatorstwo, przegrał. W tym roku ponownie stara się o burmistrzostwo, a później będzie starał się ponownie o gubernatorstwo. Dla komisji Patryka Jakiego to jest sprawa, no to jest bardzo podobnie. O pomniku w Jersey City mówili historycy Krystyna Piórkowska i Sławomir Cynckiewicz. W tej sprawie działa amerykańska Polonia, polski senat i kancelaria prezydenta, a my będziemy informować o efektach. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Kolejne rozmowy Warszawy z Brukselą w sprawie reformy sądownictwa zakończyły się kolejnymi projektami nowelizacji ustaw reformujących sądownictwo. Tym razem polski rząd ustępuje w sprawie Sądu Najwyższego i skargi nadzwyczajnej. Zaproponowany przez prezydenta mechanizm zostaje, ale będzie nieznacznie okrojony. Negocjacje w tej sprawie pokrywają się z rozmowami na temat unijnego budżetu i mechanizmu kontroli praworządności, a komentowali je goście debaty dnia w Polskim Radiu 24, którzy specjalizują się w prawie i w bieżącej polityce. Anna Sarzyńska z telewizji w Polsce.pl, wicenaczelny Rzeczpospolitej Tomasz Pietryga i dr Sebastian Gajewski z Centrum Ignacego Daszyńskiego. Ja jestem głęboko przekonany i to od dłuższego czasu, że ten spór uda się zakończyć. Nie jest w interesie ani w interesie Polski, ani w interesie Unii Europejskiej, żeby przechodzić do dalszych etapów postępowania w sprawie ochrony praworządności i uruchamiać kolejne środki, ale, które są przewidziane przez artykuł 7. Pojawia się kolejny wątek, czyli fundusze unijne, no i kwestia tego, na ile te fundusze będą uzależnione właśnie od kwestii praworządności. No tak, ale myślę, że kwestia, ja się tutaj absolutnie zgadzam z przedmówcą, że tutaj obie strony od dłuższego czasu już szukają sposobu na załagodzenie tego sporu artykuł 7, bo jeżeli już rzeczywiście być może dyskusja się teraz przerzuci na dzielenie pieniędzy, natomiast no, kwestia artykułu 7 jest niewygodna trochę dla Unii, bo tutaj byłoby ciężko to przeprowadzić ze względu na chociażby weto węgierskie. Z drugiej strony, no wiadomo, że dla nas też mimo wszystko, znaczy jest niewygodna z przyczyn oczywistych, no bo ile można dyskutować o tym łamaniu konstytucji, mówię w cudzysłowie. I tu już te sygnały już chyba od połowy stycznia są, czy od lutego już są takie, że rzeczywiście to jest tylko szukanie w tej chwili metody takiego wyjścia z twarzą przez obie strony, żeby się dogadać, więc bardziej wierzę tym właśnie zapowiedziom, że to jest to ostatnie spotkanie idzie w tym kierunku, niż że to się tam będzie dalej zaostrzać. Moim zdaniem myśmy się znaleźli w dosyć trudnej sytuacji i też ta determinacja, żeby to zakończyć, jest duża. No, to, o tym świadczy chociażby, że dwoje ministrów było 3 maja w Brukseli i rozmawiało z Timmermansem, przedstawiając kolejne propozycje ustępstw, w cudzysłowie ustępstw, bo to są takie słabe ustępstwa, mówiąc o asesorach i o skardze nadzwyczajnej. Więc to świadczy o tym, że chcemy sobie wyczyścić pole przed 14 maja, bo wtedy przynajmniej próbujemy, przynajmniej wtedy ma zebrać się ta Rada do Spraw Ogólnych Unii Europejskiej i dyskutować, co dalej z tą polską praworządnością i artykułem 7. No i to jest jedna kwestia. Druga kwestia to są jednak fundusze unijne. Te ostatnie doniesienia pokazują, że ten projekt nie jest dla nas korzystny, że możemy stracić nawet 13%, ponad 13% tych funduszy w stosunku do tego, co było do tej pory. No i nasza pozycja negocjacyjna zawsze będzie silniejsza, jeżeli sprawę praworządności zamkniemy. I znaczy, 13% to zapewne stracimy, bo to o tyle zostały obcięte te fundusze, na których my najbardziej korzystamy, a w dodatku jeszcze a w dodatku jeszcze mówi się o tym, że część tych pieniędzy, które zostaną, w dużo większym stopniu zostanie przerzucona na kraje Europy. Chciałem o tym powiedzieć. Więc być może to nawet mowa o tym. To jest co najmniej 13%. To jest dobre sformułowanie. Więc jeżeli chcemy walczyć o to, żebyśmy nie stracili zbyt dużo, to jednak warto tą sprawę zamknąć, zanim zaczną się te twarde negocjacje o pieniądze z Unii. Chociaż trochę czasu jeszcze, trzeba też pamiętać, zostało, bo to jest budżet na lata 2021-2027, więc jest jeszcze trochę 3 lata do tego, żeby ta sprawa była zamknięta. Tutaj pełna zgoda. Znaczy, ja od początku spodziewałem się tego, że ten spór on się zakończy i zakończy się na tym pierwszym etapie tego postępowania przewidzianego przez artykuł 7, o żadnych sankcjach nie będzie tutaj mowy. I tu znowu odpowiedź przynosi najnowsza historia polityczna Unii Europejskiej, dlatego że warto przypomnieć, że na Węgrzech zostały przeprowadzone znacznie głębsze zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Viktor Orbán zlikwidował Sąd Najwyższy i powołał nową jednostkę, którą nazwał inaczej, ona się teraz nazywa Kuria. Zmienił skład Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy do istniejącego składu powołał drugie tyle sędziów, wszystkich powołanych oczywiście przez rządzący Fidesz, i mimo tego to postępowanie z artykułu 7 w stosunku do Węgier nie zostało wszczęte. Głównie dlatego, że Viktor Orbán umiał grać z Unią Europejską, czego nie potrafiła Beata Szydło i Witold Waszczykowski, dlatego że Viktor Orbán od razu po wprowadzeniu tych zmian szedł na pewne
pewne ustępstwa i jako idąc trzy kroki do przodu, jednocześnie cofał się o jeden krok. I zasiadał w trochę innej, mówię o jego partii, zasiadał tak, w trochę innej frakcji. Oczywiście, to oczywiście ma bardzo duże znaczenie w Unii Europejskiej, że Prawo i Sprawiedliwość funkcjonuje w marginalnej frakcji w Parlamencie Europejskim, która w zasadzie w tych grach politycznych, które tam się toczą, absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast to doświadczenie węgierskie, ono jednak dosyć mocno sugerowało, że no Unia Europejska, Komisja Europejska raczej nie potraktuje nas w inny sposób aniżeli Węgier, bo nie jest to do końca wiarygodne. Także spodziewam się szybkiego zakończenia tego sporu, w szczególności, że dzisiaj Polska po zmianie premiera, po zmianie ministra spraw zagranicznych, no dosyć wyraźnie pokazała, że jej również na Unii zależy i że ona również jest w stanie pójść parę kroków do tyłu. Znaczy w takim razie z tego sporu dotyczącego praworządności artykułu 7 wkroczymy w kolejny spór dotyczący no, też praworządności i funduszy unijnych, bo no, patrząc na bardzo ostre stanowisko Węgier, no, przedstawiciele Węgier na te nieformalne jeszcze propozycje dotyczące uzależnienia funduszy od kwestii praworządności, no, odpowiedzieli, to jest fragment oczywiście, bardzo krótki cytat, nie ugniemy się przed szantażem w sprawie funduszy unijnych. No, to jest ostre postawienie sprawy. Tym bardziej, że ta propozycja jest bardzo taka radykalna, bo tam żeby tą procedurę uruchomić i ukarać państwo, czy na przykład zredukować sumę tych funduszy, to nawet nie musi być jednomyślność wszystkich państw, tylko może być mniejszość państw może przegłosować taką sankcję, więc jest to bardzo niebezpieczne, więc wcale się nie dziwię. Tym bardziej, że zasady, jak miałby się to odbywać, są też jak na razie bardzo, bardzo nieokreślone. Ja bym się nie spodziewał wprowadzenia takiego rozwiązania. Europosłowie z różnych frakcji w takich bardziej kuluarowych rozmowach mówią, że w zasadzie ten temat w większym stopniu nie istnieje i jest to próba odwrócenia opinii publicznej od tego zasadniczego sporu, jeśli idzie o perspektywę finansową, to znaczy przesunięcia priorytetów z Funduszu Spójności, ze wspólnej polityki rolnej na inne obszary, na czym Polska obiektywnie straci. No jest to jakaś gra, która jest prowadzona wewnątrz Unii Europejskiej. I jeszcze jedna rzecz, no ja nie spodziewam się, bo ten mechanizm, jak rozumiem, nakładania sankcji finansowych związanych z ewentualnym naruszeniem praworządności, on się chyba nie odnosi do samej perspektywy finansowej, która jest ustalana na lat 7, tylko odnosi się do budżetów. Te budżety z kolei są ustalane w perspektywie rocznej z udziałem Parlamentu Europejskiego, więc myślę, że byłby to straszak, który funkcjonowałby na prawach artykułu 7. Może ktoś by wszczął postępowanie, ale nigdy nie zakończyłoby się to ukaraniem jakiegoś państwa. No trudno sobie to wyobrazić, nawet przy dzisiejszych uwarunkowaniach, czy w Parlamencie Europejskim, czy w Komisji Europejskiej. Czyli tak naprawdę nie będzie wielkiej burzy na ten temat? Nie, burza będzie burza już jest i będzie, natomiast rzeczywiście ja też się przychylam do tego, że to jest pewien wytrych, pewien taki straszak, natomiast rzeczywiste interesy no, zupełnie gdzie indziej się kształtują, a że ten argument będzie używany w debacie, no to mamy pewne jak w banku, ale nie sądzę, żeby on był właśnie tutaj decydujący. Mówiła Anna Sarzyńska z telewizji w Polsce.pl, a razem z nią debatowali Tomasz Pietrygat z Rzeczpospolitej i dr Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego. I na tym kończymy wieczorne wydanie magazynu Północy Południe. Piotr Wąż, do usłyszenia. Północ, Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Piotr Wardziak. W pierwszych trzech miesiącach tego roku oddano do użytkowania o ponad 10% więcej mieszkań niż przed rokiem. Tak wynika z danych GUS. Podobny jest odsetek rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. Także bardzo dobra jest sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym. To wszystko sprawia, że świetna pasca deweloperów trwa w najlepsze. Czy mamy więc znów boom mieszkaniowy? Przeanalizujemy to dokładnie z ekspertem rynku nieruchomości. Gościem Polskiego Radia 24 jest Marcin Jańczuk z agencji Metro House. Dzień dobry. Po tych pierwszych 3-4 miesiącach tego roku, w jakim stanie jest rynek nieruchomości? Boom to właściwe słowo? Jeżeli mielibyśmy podsumować te ostatnie miesiące, to rzeczywiście można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju boom na rynku nieruchomości. Ten boom ma znaczenie dwutorowe, bo z jednej strony mówimy o szeroko pojętych inwestycjach na rynku nieruchomości, którym sprzyja obecna sytuacja na rynku, chociażby nisko oprocentowane lokaty, ale i pewien trend, który się pojawił, ten trend się pojawił już 2-3 lata temu i jest cały czas kontynuowany. Ta gotówka cały czas spływa na rynek.
I z drugiej strony pojawia się tendencja do poprawy warunków życia osób, które wcześniej kupiły im mieszkanie bądź mieszkają w wielopokoleniowych domach. Coraz więcej osób kupuje mieszkania w podwyższonym standardzie, w lepszej lokalizacji. No i chcą płacić za te mieszkania coraz więcej. Ale to znaczy, że jesteśmy w szczycie tego boomu, czy dopiero raczej ten boom przed nami, jest szansa, że rynek jeszcze urośnie? Myślę, że 2018 rok jest takim rokiem granicznym, bo jest pierwszym rokiem, gdzie nie mamy żadnych dodatkowych dopłat ze strony państwa. Chociażby kończący się program MDM za chwilę nam pokaże, w jakiej kondycji tak naprawdę jest rynek deweloperski, bo MDM był takim kołem napędowym dla całego rynku. Trudno powiedzieć, czy to jest szczyt. Wiele wskaźników jednak pokazuje, że inwestycje deweloperskie na rynku pierwotnym mogą nieco przyhamować, bo pojawiają się pewnego rodzaju przesłanki, które powodują, że chociażby brak jest robotników na budowę, drożeją materiały budowlane, drożeją grunty, więc deweloperzy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy opłaca im się wystawiać kolejne jednostki mieszkalne w obecnej sytuacji, czy może jednak sobie pewnych inwestycji nie podzielić na dłuższy czas i sprzedać za pół roku, za rok w nieco wyższej cenie. Właściwie to jakie są przyczyny tego boomu? Dlaczego to tak wystrzeliło w tych pierwszych trzech miesiącach, wiosną, zimą właściwie jeszcze? Co spowodowało, że deweloperzy budują na potęgę, klienci kupują, także inwestorzy indywidualni budują domy? Jakie są dokładnie te przyczyny? Z jednej strony można powiedzieć, że przyczyny tkwią w takich bardzo szerokich tematach makroekonomicznych, jak chociażby poprawa zamożności przeciętnego Polaka. Stać nas na coraz więcej. Jednocześnie pojawia się duża, dosyć istotna grupa inwestorów, którzy dotychczas lokowali swój kapitał, swoje oszczędności w różne instrumenty finansowe, nie za każdym razem bezpieczne. Czyli Polacy kupują te mieszkania inwestycyjnie, albo na wynajem, albo jako lokata kapitału, albo jedno i drugie. Dokładnie. Jeżeli rozmawiamy z klientami kupującymi na rynku pierwotnym chociażby mieszkania, to wielu z nich kupuje te mieszkania za gotówkę, za pieniądze odłożone przez lata, które dotychczas gdzieś sobie leżały na lokatach bardzo nisko oprocentowanych, albo częściowo te środki były przenoszone z giełdy. Nieruchomości są nadal uważane za bezpieczną przystań dla naszych pieniędzy, dla naszych oszczędności. Jeżeli popatrzymy sobie w skali globalnej od chociażby 20 lat, ktoś, kto kupił mieszkanie kilkanaście lat temu, na pewno na tym mieszkaniu nie stracił. Dochodzą jeszcze te dochody pasywne z wynajmu nieruchomości, więc o tym coraz szersze grupy osób wiedzą. Dodajmy tylko, że Narodowy Bank Polski podaje statystyki, że prawie 70% zakupów na rynku pierwotnym to są zakupy gotówkowe, więc po prostu wydajemy swoje oszczędności, ciężko zarobione pieniądze na nieruchomości. Pan mówił, że ceny materiałów i brak ludzi do pracy to jest to, co może zahamować, co może zaszkodzić temu rynkowi. Na ile to są poważne problemy? Czy deweloperzy, czy inwestorzy są w stanie je pokonać? My teraz znajdujemy się w pewnej takiej nieciekawej dla deweloperów sytuacji, ponieważ płyną dosyć szerokim strumieniem środki na poprawę infrastruktury drogowej chociażby. Ekipy, które dotychczas zajmowały się budownictwem mieszkaniowym, wielomieszkaniowym, są często delegowane grupy robotników na place budów nowych autostrad, nowych dróg. Jest silna walka o każdą ekipę, każdego wykonawcę. Niestety to powoduje, że rosną też koszty robocizny. W ślad za tym, w ślad za rozwojem infrastruktury drogowej rosną też kwoty, które należy wydać na materiały budowlane, więc deweloperzy znajdują się w pewnej takiej niszy, bo dochodzą do momentu, w którym chcieliby wybudować więcej, chcieliby przeznaczyć więcej produktów na rynek, ale jednocześnie wiedzą o tym, że nowe mieszkania nie powstaną już za cenę metra, która jest oferowana teraz, więc powstaje dylemat. Albo odkładamy to na przyszłość, ale po co odkładać, skoro jest zainteresowanie, jest duży popyt, albo zaakceptować te ceny i po prostu sprzedawać produkty mieszkaniowe przy zachowaniu albo przy nieco niższych marżach chociażby, ale po wyższych cenach za metr kwadratowy. No właśnie, skoro jesteśmy przy cenach, logika rynkowa by wskazywała, że skoro mamy dużą podaż mieszkań, no to ceny powinny spadać, ale zdaje się, chyba tak nie jest. No właśnie tak nie jest i sytuacja jest o tyle ciekawa, że jeżeli popatrzymy 5 lat wstecz chociażby, to główną grupą nabywców mieszkań byli nabywcy indywidualni, którzy zaspokajali własne potrzeby mieszkaniowe. Kupowali mieszkania, żeby w nich mieszkać. Dokładnie. Obecnie bardzo dużą grupę stanowią inwestorzy.
to już nie są tylko inwestorzy indywidualni kupujący jedno czy dwa mieszkania za własne środki, ale to są grupy inwestorów, którzy na przykład wykupują całe piony w nowo powstających budynkach. Jeżeli popatrzymy na statystyki deweloperów, to deweloperzy twierdzą, że nawet połowa mieszkań, które się sprzedaje w dużych miastach, to są mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. No, tworzy się nowe pewnego rodzaju zjawisko, gdzie kupując mieszkanie w dobrej lokalizacji w centrum miasta, jesteśmy skazani na wieczną rotację sąsiadów. Takich sytuacji nie było jeszcze kilka lat temu. Teraz te inwestycje zamieniają się w hotele i można powiedzieć, że inwestorzy w zasadzie napędzają rynek nieruchomości. To powiedzmy dokładnie o tych cenach. Jak to wygląda w dużych miastach, w tych największych? Jaki był wzrost, jakie były zmiany? Jeżeli chodzi o wzrost kwartał do kwartału, bo najłatwiej o tym mówić w ostatnim czasie, w takich miastach jak Warszawa, Kraków czy Wrocław te wzrosty osiągały wartości 2%, ale jeżeli popatrzymy na skalę całego roku, te największe wzrosty dotyczyły Gdańska i Gdyni. To ja wejdę w słowo, czy mówimy o rynku pierwotnym? Mówimy o rynku pierwotnym, mówimy o nowych mieszkaniach. W Trójmieście te wzrosty cen osiągnęły wartości ponad 10%. No i Trójmiasto jest dosyć ciekawym rynkiem, bo tutaj rzeczywiście dostęp do morza i możliwości wynajmu takiego wakacyjnego tych nieruchomości powodują napływ inwestorów z całej Polski. To są nie tylko miejscowi inwestorzy zainteresowani tym rynkiem, ale osoby, które dobrze wiedzą, że w sezonie można zarobić na tych mieszkaniach znacznie więcej, poza sezonem na przykład udostępniając mieszkania na typowy wynajem dla studentów chociażby. Takim rynkiem dosyć ciekawym jest Wrocław. We Wrocławiu ceny wzrosły w około 5-6% w skali roku, ale jeżeli popatrzymy na ten rynek, nadal stosunek ceny do możliwej do uzyskania rentowności jest bardzo dobry. Jest niejednokrotnie lepszy niż chociażby w Warszawie. To powiedzmy, jakie są te ceny? Ile trzeba zapłacić za metr mieszkania w tych największych miastach? W Warszawie ceny dochodzą do 8000 zł za metr kwadratowy. To jest taka średnia. Oczywiście możemy znaleźć lokalizację za 6000, możemy znaleźć za 20000 w tych budynkach o wysokim standardzie, ale 8000 to jest średnia. Na drugim miejscu mamy Kraków, to są ceny w granicach 7000. Trzecim miastem o najwyższych cenach jest Wrocław, 6,5 tysiąca złotych. W pozostałych lokalizacjach ceny są nieco niższe, chociażby w Poznaniu one nie przekraczają 6 tysięcy, w Łodzi jest to 5300 zł, ale też pamiętajmy, że to są tylko średnie. Można znaleźć znacznie niższe ceny w takich rejonach, nieco gorszych komunikacyjnie, z dłuższym dojazdem do centrum. Na rynku wtórnym mieszkania kupowane z drugiej ręki też drożeją? Też drożeją. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, te podwyżki sięgają 6-7% w skali roku. Z najwyższymi podwyżkami mieliśmy do czynienia w Łodzi, tylko że tutaj startowaliśmy z dosyć niską taką ceną bazową sprzed roku. Obecnie za metr trzeba zapłacić 3800 zł. Warszawa chociażby charakteryzuje się też zwyżkami cen. Tutaj porównywalnie można powiedzieć do sytuacji na rynku pierwotnym w granicach 8000 zł za metr kwadratowy. Gdańsk 6000 zł to też jest zwyżka prawie 4% w porównaniu do zeszłego roku. Gościem Polskiego Radia 24 był Marcin Jańczuk, ekspert rynku nieruchomości z agencji Metro House. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Polskie Radio 24, zbliża się godzina pierwsza. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Coraz więcej polskich polityków angażuje się w sprawę pomnika Katyńskiego w Jersey City w Stanach Zjednoczonych. Od kilku dni amerykańska Polonia próbuje prowadzić dialog z burmistrzem miasta, który zamierza usunąć monument. Sprawę monitoruje Kancelaria Prezydenta, a także Marszałek Senatu. Stanisław Karczewski zapowiedział wystosowanie w tej sprawie listu do swojego odpowiednika w amerykańskim Senacie. Pomnik Katyński w Jersey City może zniknąć z obecnego prestiżowego miejsca, a wszystko przez włodarza miasta, który ma inne plany wobec placu, na którym stoi obelisk. Mówi się, że mają tu powstać nowe budynki i zielony skwer. Plany burmistrza Jersey City martwią prezydenta Andrzeja Dudę. Pan prezydent też jest emocjonalnie z tym pomnikiem związany, dlatego że odznaczył jego twórcę najwyższym polskim wyróżnieniem, czyli orderem Orła Białego. Dlatego sobie nie wyobraża pan prezydent, żeby ten pomnik nie był właściwie uszanowany. Mówił w imieniu prezydenta szef jego gabinetu, minister Krzysztof Szczerski. Z troską sprawę pomnika śledzi też marszałek Senatu. Stanisław Karczewski zamierzał wysłać list do burmistrza
Jersey City w tej sprawie. Po obraźliwym wpisie na Twitterze zapowiedział jednak, że skieruje pismo do swojego odpowiednika w amerykańskim Senacie. Ja się dołączam do głosu Polonii, bo to Polonia zareagowała. Ja nie ingeruję w tamte sprawy, tylko wzmacniam ich głos. Przeciwko usunięciu pomnika Katyńskiego z obecnego miejsca zaprotestowały też polskie organizacje żydowskie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma on ograniczyć liczbę uprawnionych do składania skargi nadzwyczajnej. Teraz skargę może złożyć 8 podmiotów. Natomiast zgodnie z projektem nowelizacji będzie mógł zrobić to tylko prokurator generalny oraz rzecznik praw obywatelskich. W uzasadnieniu do projektu napisano, że skargę nadzwyczajną będzie można złożyć tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie niezbędne z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa. Prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Premier Węgier Viktor Orbán nie popiera projektu unijnego budżetu przesuwającego fundusze dla krajów przyjmujących imigrantów. Według propozycji budżetu na lata 2021-2027 pieniądze mają być przeznaczone na nowe cele, m.in. politykę migracyjną. Chodzi o wsparcie dla krajów z południa, do których dociera najwięcej uchodźców spoza Unii Europejskiej. Kolejna propozycja to zmniejszenie funduszy dla państw, które według Brukseli nie przestrzegają zasad praworządności. Viktor Orbán podkreśla, że wspólny budżet na kolejnych 7 lat nie zostanie przyjęty bez poparcia Węgier. Uzależnienie wypłacanych kwot od kwestii praworządności jest scenariuszem niekorzystnym również dla Polski. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz uważa, że taka wizja nadal jest realna, ale coraz bardziej się oddala. Również ze względu na działania polskiego rządu. Nie ma żadnych relacji do artykułu 7, który dotyczy innej procedury. Natomiast tu chodzi o rozliczanie środków finansowych przyznawanych przez komisję, że niektóre państwa chciałyby mieć gwarancję, że one są dobrze rozliczane, a Polska to robi dobrze. Według ostatnich zapowiedzi Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności i polityki rolnej. Druhny i druhowie z prawie 300 ochotniczych straży pożarnych wzięli udział w obchodach Dnia Strażaka w Warszawie. Na plac zamkowy przyjechały nowe i zabytkowe wozy strażackie, specjalistyczne zespoły ratunkowe i orkiestry mundurowe. W uroczystościach wzięli też udział młodzi mundurowi z Akademii Małego Strażaka. Chciałabym kiedyś pojechać takim samochodem do jakiegoś pożaru, do jakiejś akcji, do jakiegoś wypadku i pomagać ludziom, to przede wszystkim. Być na dach? Są jakieś takie lampy czasami. Są jeszcze jakieś takie lampy czasami. Ten wasz wóz też ma syrenę strażacką? Tak, tak. Dziś w Warszawie odbędzie się kolejna część uroczystości związanych z Dniem Strażaka. Tym razem świętować będzie Straż Zawodowa. 14 kandydatów o polskich korzeniach weszło do samorządów w Anglii. Z opublikowanych wieczorem pełnych rezultatów wynika, że będą oni reprezentować trzy największe partie w kraju. Partię Pracy, Konserwatywną i Liberalnych Demokratów. Klęską zakończyła się natomiast kampania ugrupowania Duma Polska. Zostawiam ulotkę, idziemy dalej. Ulotki i spotkania z wyborcami okazały się skuteczne w 14 przypadkach od londyńskiego Ealingu przez Sheffield po Wolverhampton. Część z tych ludzi to świeżo upieczeni imigranci, sporo jest jednak Polaków z drugiego pokolenia. Wszyscy kandydaci, którym udało się przekonać do siebie wyborców, startowali z listy tradycyjnych partii, mocno osadzonych w brytyjskim systemie politycznym. Sukcesem może się pochwalić 6 kandydatów Partii Pracy, 5 kandydatów konserwatywnych, a Korzenie Polskie ma też 3 liberalnych demokratów. 3 maja głosujcie na nas w Wardzie Paveway. Pozdrawiamy. Niepowodzeniem okazała się za to kampania nowej antysystemowej organizacji Duma Polska. W Londynie startowało 48 kandydatów, żaden nie został wybrany. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Czas na prognozę pogody. Dziś zachmurzenie na ogół małe, ale na południowym wschodzie umiarkowane, a w Karpatach duże na termometrach. 15-17 stopni na północnym wschodzie, do 18 w centrum i 23 na południowym wschodzie kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po godzinie pierwszej. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Przedstawiam naszych gości, komentatorów w studiu
Polskiego Radia 24. Dzisiaj są Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry. I Arkadiusz Pączka, pracodawcy RB. Witam serdecznie. Wchodząc do studia, powiedziałem zupełnie szczerze, że jestem pełen podziwu, że panowie odwiedzili dzisiaj nasze studio. Właściwie to jest, nie wiem, taki środek wciąż majówki, długiego weekendu, ale no, nie dla wszystkich jest to już czy jeszcze czas wypoczynku. Dlatego tak sobie tak pomyślałem, że zaczęły się matury. Życzymy wszystkiego dobrego młodym zdającym ten bardzo ważny w życiu egzamin. Jakiś wątek ekonomiczny, jeśli chodzi o matury, panie Andrzeju? Taki może, że jak zrobiono raport europejski, porównywało no, edukację europejską i azjatycką, okazało się, że ludzie, młodzi ludzie po takiej maturze w Azji od razu idą do pracy. Tylko po to, żeby dopiero w pracy zobaczyć, jaki zawód jest potrzebny i wtedy dopiero idą na studia. A w Europie, tak jak w Polsce, młodych ludzi bez doświadczenia wysyła się na studia i to w dodatku nie w stylu amerykańskim, że zdaje się na uniwersytet, ani na konkretny wydział. Dopiero w trakcie studiów wybiera się na koniec specjalizację, czyli nie zdaje się na socjologię, historię, prawo i tak dalej, tylko na uniwersytet po prostu. Stąd ten model edukacyjny, który w Polsce jest kontynuowany, jest po prostu modelem archaicznym do bólu. Po prostu on jest skrajnie nieefektywny i matury są też tego przejawem. No, matura dzisiaj w tym stanie, jaki dzisiaj się wymaga wiedzy od młodego człowieka, jest zbyteczna. Także to jest jedna z niepotrzebnych rzeczy, z którym młody człowiek ma do czynienia. Pan Piotr Soroczyński. O, to ja się nie zgadzam. Matura jest niepotrzebna dla mnie, ona jest dla mnie bardzo istotnym, że tak powiem, no takim punktem, kamieniem milowym, od którego no, można sobie różne rzeczy, że tak powiem, robić, ale w pełni się zgadzam z tezą wcześniejszą, że szkoda, że w tej chwili i świat od strony zawodowej, ale też i, że tak powiem, od strony szkolnictwa, tak trochę nie traktuje ludzi z maturą jako ludzi dorosłych i już ukształtowanych do robienia różnych rzeczy. To jest też trochę szkoda, że ci ludzie nie są od ręki po maturze na rynku pracy z takiego powodu, że są wtedy w takim dosyć ciekawym i fajnym momencie życia, kiedy jeszcze chłoną wiedzę, ale też są na takim etapie życiowym, kiedy bardzo chętnie przyjmują różne rady nauki. Kiedy już są po trzech fakultetach i ze znajomością 8 języków, już nie bardzo chcą się garnąć do zajęć, które są akurat adekwatne dla kogoś, kto jest świeżo po maturze. Jak ich wtedy usiłujemy wcisnąć w te zajęcia, to są zgrzyty. Więc moim zdaniem prowadzenie takiego systemu dualnego, że tak powiem, równoległego i pracy, i być może nauki, wszędzie tam, gdzie się da, bo ja oczywiście rozumiem, że część specjalności no, nie ma możliwości w trybie, nie wiem, zaocznym studiowania z takiego powodu, że to by było za mało godzin, za mało wiedzy, ale wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe, to myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy sposób. Przyznam się bez bicia, że ja też taki przeżyłem i sobie go bardzo chwalę. I dużo się nauczyłem w takim okresie. Zresztą też warto przypomnieć, że od matury kiedyś zgodnie z kodeksem Boziewicza się było dorosło i można było być, że tak powiem, osobą dającą słowo honoru, bo można było żądać od człowieka z maturą już czynności honorowej, więc to było, że tak powiem, ewidentnie taki kamień milowy dorosłości. Czyli co, przywracamy kodeks Boziewicza? No, to może by się przydało. Arkadiusz Bączka. Ja się przełączę do życzeń pana redaktora połamania piór motorzystom. Natomiast rzeczywiście no, tutaj zgadzam się z przedmówcami co do... No to z tymi piórami to bym nie przesadzał. Teraz też może tak, jakieś zmywalne, czy tam jakieś kulkowe elementy. Natomiast ten system edukacji i połączenia tego zawsze podkreślamy jako przedsiębiorcy ten połączenia nauki w ogóle uczelni wyższych w Polsce z przedsiębiorcami, czyli nauka, biznes. No, jakby te dwa elementy w jakiś sposób muszą się łączyć. U nas niestety jest ten styl edukacyjny oparty na suchej teorii. Natomiast mniej jest takich praktycznych zajęć w oparciu o połączone programy, tak jak odbywają się w niektórych strefach koniecznych szkół zawodowych, no, ale też tych uczelni wyższe powinny w jakiś sposób kooperować z przedsiębiorcami. Ta wymiana powinna być w większym stopniu jeszcze połączona. Znaczy tutaj akurat przykład amerykański jest troszeczkę ma inne znaczenie, to rzeczywiście no, tam te efekty są lepsze. I jeszcze dodam tylko, że wzrasta liczba osób zdających matury międzynarodową w Polsce. To jest
jest też bardzo ciekawym elementem. Od tego też względu mam takie wrażenie, że coraz więcej osób też zaczyna podejmować studia za granicą. Tak, to już nie jest taka bariera, jak była kiedyś za moich czasów. Ten wyjazd łączył się z innymi elementami. Plus będziemy pewnie rozmawiać o budżecie Unii Europejskiej. Program Erasmus to też jest ważny element, który spowodował większe wyjazdy polskich studentów na zagraniczne uniwersytety, co z pewnością powinno przykładać się dla tych ludzi, dla ich jakiegoś większego, szerszego horyzontu. Natomiast rzeczywiście ilość osób zdająca międzynarodową maturę to jest na pewno dobry przykład dla jakiegoś takiego wyboru innej ścieżki międzynarodowej. Często niestety łączące się z tym, że część osób już nie wraca do Polski. Skoro pan bywał, panie Arkadiuszu, w takim razie ten temat budżetu unijnego, to przypomnijmy, prawie 1 300 000 000 000 euro wyniesie budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027. No i projekt ten zakłada mniej pieniędzy, trudniejszy dostęp do dotacji i już na starcie może się okazać, że Polska otrzymałaby 13% mniej niż w poprzednim budżecie, a dla polskiego rządu perspektywa trudnych negocjacji o lepsze stawki, panie Andrzeju. Warto byłoby zobaczyć, jaka jest struktura tego budżetu, gdzie są te wydatki na naprawdę kwestie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, gdzie jak widać z bezpieczeństwem jest nie najlepiej. A tak naprawdę nie fetyszyzujmy budżetu Unii Europejskiej z tego względu, że historycznie zrobiono badania chociażby w Hiszpanii, gdzie pokazano, że tak zwane pieniądze unijne miały bardzo ograniczony wpływ na rozwój tego państwa, że to właśnie zmiany wewnętrzne, zwłaszcza prawa rozwiązań podatkowych zadecydowały, że Hiszpania zaczęła się od pewnego momentu zauważalnie szybciej rozwijać. Stąd to nie pieniądze europejskie, zresztą jak popatrzymy na ile procent polskiego PKB mają wpływ, no to mają na bardzo znikomy procent wpływ. Tak, żebym nie lamentował nad obniżaniem transferów do Polski, a patrzył, co własnymi siłami możemy w Polsce zrobić. Zwłaszcza, że część krajów Unii Europejskiej, zanim wstąpiła do Unii Europejskiej, wybudowała sobie te mityczne autostrady, jak chociażby Chorwacja miała autostrady przed wejściem do Unii Europejskiej. Ale jak podróżuje pan po Polsce, naprawdę nie dostrzega pan tych tablic, dużych takich tablic informujących, że inwestycja sfinansowana ze środków unijnych i tak dalej. No tego jest łącznie z tym, że wybudowano rzekę ze środków unijnych, bo też takie tablice. To te tablice naprawdę właśnie są tylko po to, żebyśmy mieli cały czas świadomość, jak wiele rzekomo od tych środków zależy, a tak naprawdę niewiele zależy. No właśnie uczciwa statystyka, uczciwe analizy w przypadkach innych krajów zrobione post factum pokazały, że naprawdę siła sprawcza tkwi w tym, co polskie parlamenty będą robiły, jeżeli chodzi o konkurencyjny system prawny, podatkowy, a nie pieniądze unijne, bo pieniądze unijne w złym systemie mogą przeciekać jak woda w piasek pustyni, nie będzie efektów. Jak sobie przypomnimy o gigantycznych, porównywalnie jednak w czasie środkach, które otrzymał rząd Edwarda Gierka i dlaczego z nich niewiele wynikało, to jest to kwestia nie pieniędzy, tylko jednak rozwiązań systemowych tak zwanych. Jeżeli popatrzymy też na inwestycje w ostatnich latach, jak były multiplikowane wszystkie te stadiony, akwaparki i tak dalej, nikomu niepotrzebne, to zobaczymy, jaka jest skala niebywałego marnotrawstwa. Zresztą w czasie kryzysu w Grecji, gdzie przyjeżdżałem rok do roku i widziałem pozamykane hotele, ale były nowo otwierane z tabliczką właśnie za pieniądze unijne otwarty hotel, tylko dlatego, że w perspektywie 10 lat wcześniej wpisano budowę hotelu, który był psu na budę potrzebny. Panie Wietrze? Jest tak, że w sposób naturalny, no,
my oczekiwaliśmy tego, że kolejne fundusze mogą nie być aż tak bogate dla nas, z takiego powodu, że po prostu nasz poziom rozwoju się podnosi i my w coraz mniejszej ilości miejsc, że tak powiem, potrzebujemy tego uzupełnienia. Oczywiście zawsze jest lepiej, jeżeli tych środków jest więcej, jeżeli możemy je wydać. No ale to pamiętajmy jeszcze o Brexicie. Tak, ale z drugiej strony zgadzam się z przedmówcą, że to nie jest tak, że jeżeli ich jest trochę o kilka czy kilkanaście procent mniej, to tu nagle będzie koniec świata i po prostu nic się nie zadzieje, bo po prostu kilku miliardów euro nam zbraknie do tego, co mieliśmy poprzednio. Oczywiście lepiej by było, gdyby one były, ale to nie jest też tak, że my w pewnym momencie się zatrzymamy, że tak powiem, jak na ścianie i po prostu potem to już tylko płacz, lament i zgrzytanie zębów. Tak na pewno nie będzie. Oczywiście wiele zależy też od tego, w jaki sposób te środki będą dystrybuowane, tak naprawdę co nam przypadnie, w jaki sposób to będzie naliczone i w jaki sposób te środki będą mogły być wydawane, no bo patrząc na dotychczasowe doświadczenia i nasze, ale też innych krajów, widać, że no, potrzeba troszkę większej elastyczności, bo często niektóre kraje zgłaszały kłopot z wykorzystaniem tych przyznanych środków, z których najpierw się bardzo cieszono. On się okazywano, że no, w perspektywie no, wieloletniej, siedmioletniej, nie do końca można precyzyjnie określić, co i w którym momencie i w jakiej kwocie będzie potrzebne. Hotele w Grecji, prawda? Budowano mi kryzysu. W związku z tym, no, przydałoby się, żeby przy dyskusjach o budżecie tutaj zadbać o odpowiednią elastyczność. No chyba, że ktoś chce bardzo, żeby te środki były niewykorzystane. No to oczywiście będzie zwolennikiem sztywności systemu, tak? No bo z jednej strony ta elastyczność mogłaby doprowadzić do racjonalnego wydawania tych pieniędzy, no ale te ścisłe przepisy, które są narzucane przy wydatkowaniu, z kolei mają zapobiec, żeby właśnie nie przeciekały jak ten piasek w pustyni. Ale to jest troszeczkę co innego, bo czym innym jest ścisłe rozliczenie poszczególnych inwestycji i poszczególnych celów, a troszeczkę czym innym możliwość przekierowania strumienia środków na troszkę inny zakres, że tak powiem, działania, tak, jeżeli jest taka potrzeba. I oczywiście tak samo ścisłe rozliczanie kolejnych, że tak powiem, inwestycji czy kolejnych rzeczy dofinansowanych z tych funduszy. Pan Arkadiusz Mączka. Znaczy, tu jest szereg kwestii. Ja jednak nie jestem takim pesymistą co do środków unijnych. Znaczy, no, generalnie to jednak jestem zwolennikiem, że Polska zyskała mocno na środkach unijnych. Już dokładnie nie pamiętam, jaki jest poziom tego rachunku ekonomicznego od początku wejścia do Unii Europejskiej. Natomiast znaczy, parlamentarny zespół chyba do spraw pani przewodniczącej Pawłowicz miał obliczyć, dokładnie podać, jaki był wynik od początku wejścia Polski do Unii Europejskiej nadwyżki. Natomiast rzeczywiście trudne to było do oszacowania. Ale generalnie zgadzam się z jednym, że te tablice, o których pan redaktor wspomniał, mówiące nam, świadczące, że ta inwestycja powstała w środków innych, no były czasem, można powiedzieć, z różnym wydźwiękiem, tak? Nie miały takiego efektu, jaki miał przynieść. Ale generalnie, jeżeli miałbym wskazać na polskie rolnictwo, gdzie jest mowa o zmniejszeniu budżetu w obszarze tym, który w naszej opinii, w opinii polskiego rządu ma duże znaczenie, mówimy o funduszu rolnictwa i temu aspektowi, który gdzieś tam przed nami w obszarze zmniejszenia w poziomie 10-15% funduszu rolnictwa w perspektywie lat 2021-2027. No to myślę, że jakieś zagrożenie w tym obszarze może być. Jeżeli też mówimy już o całym projekcie budżetu europejskim na te lata, no to trzeba powiedzieć też o pewnej tendencji, która występuje, a którą też obserwujemy jako członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, takiego solidaryzmu z Południem, który gdzieś tam się przejawia w tej narracji dyskusji. No, wcześniej była dosyć duży solidaryzm, jak to jest określany, ze Wschodem. Patrz, wejście tych krajów do Unii Europejskiej. Generalnie ukierunkowanie funduszy na ten region, no teraz jest mowa o krajach Południa, które powinny zyskać trochę na tej budżecie, przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Też jest mowa o innych wskaźnikach i elementach, które będą brane pod uwagę przy określaniu budżetów dla poszczególnych krajów, tak? Jak mowa jest o praworządności, który ma być element też jakiś kluczowy. Tak więc no, duże negocjacje przed polskim rządem w obszarze dyskusji na przyszłym budżecie.
budżetem Unii Europejskiej lata 2021-2027. Teraz porozmawiamy o tym, że Komisja Europejska podwyższyła nasze prognozy gospodarcze ze wzrostem na poziomie 4,3% PKB. Zajmiemy w tym roku 5. miejsce w Unii razem ze Słowacją. Wzrost gospodarczy w strefie euro ma w tym roku wynieść 2,3%. No a całą tą gospodarkę europejską napędza konsumpcja i rosnące inwestycje oraz eksport. Jak mówię o rosnących inwestycjach, to zawsze tak się zastanawiam, czy to w 100% też pasuje do wariantu polskiego, no ale o tym to już proszę szanownych komentatorów. Andrzej Sadowski. Znaczy, gdyby te prognozy miały jakiekolwiek moce wiążące, no to można by się cieszyć, ale tak naprawdę one są cały czas tylko prognozami, są korygowane, ale to ciągle pokazuje, że nawet taka Słowacja... Ale korekcja jest w górę, to jest dobre. Nawet taka Słowacja, która nas wyprzedza, jak widać, będąc w strefie euro, która jest strefą niespecjalnie szybkiego rozwoju, ma lepsze tempo niż nasz kraj. Nasz kraj naprawdę mógłby się znacznie szybciej rozwijać i to pokazują prognozy, zwłaszcza raporty OECD, które stwierdzają, że Polska z samego tego tytułu, gdyby przyjęła najniższy poziom regulacji, który obowiązuje w innych krajach Unii Europejskiej, mogłaby się bezinwestycyjnie, bez żadnych pieniędzy unijnych, o których rozmawialiśmy w pierwszej części, rozwijać o kilka procent szybciej. Także największym spowalniaczem naszego rozwoju jest to, co sam pan premier raczył swego czasu zauważyć, że o ile polski przedsiębiorca rozlicza podatki 250 godzin rocznie, czy tam bądź 260 godzin rocznie, to jego kolega z Estonii rozlicza to tylko 150 godzin. I o te dwie godziny przynajmniej na podatkach tygodniowo polski przedsiębiorca przegrywa i tym samym jest niższy nasz rozwój na niższym poziomie niż potencjał kraju i nasze właśnie środki zaangażowane w różnego rodzaju najnowsze technologiczne linie w Polsce wskazują, bo pamiętajmy, że dzisiaj polskie fabryki, mając najnowsze technologie, które mogły pracować na 3 zmiany, pracują czasami na niepełną 1, bo ze względu właśnie na te wszystkie inne ograniczenia natury formalno-biurokratyczno-podatkowej, a nie technologicznej. Panie Piotrze, Piotr Roczyński. Czy jest tak, no akurat w tej chwili poznajemy nowy zestaw prognoz takiego powołu duża, taki jest akurat kalendarz prognostyczny, że tak powiem, Unii, więc to nie jest jakaś reakcja na to, co się u nas w tej chwili dzieje, jakieś, że tak powiem, specjalne dopasowanie do nowych, że tak powiem, jakichś odkryć w naszej gospodarce. To jest po prostu standardowy kalendarz, kiedy tak naprawdę wszyscy są przeglądani. W sposób naturalny, no, tamtejsi analitycy musieli się dopasować do tego, w jaki sposób wyglądają bieżące dane. Natomiast ja bym się chciał odnieść do porównywania nas do innych krajów. Trzeba pamiętać, że Polska jest dosyć dużym krajem, ale też i bardzo zróżnicowanym. W związku z tym u nas trudno o takie świece i takie spektakularne wzrosty gospodarcze. Ale zróżnicowane pod jakim względem? Bardzo duża ilość różnej działalności gospodarczej, bardzo zróżnicowany przemysł, sporo, że tak powiem, innej działalności. To rewelacja. My nie jesteśmy tak naprawdę, na przykład porównując do Słowaków, oni są znacznie bardziej nastawieni na przykład na koniunkturę w przemyśle samochodowym, bo oni głównie przemysłem samochodowym stoją. I jeżeli koniunktura na że tak powiem, auta jest wysoka, a zna pan to jakiś słowacki samochód? Tak. Aczkolwiek bardziej je oczywiście z Koreańczykami kojarzymy, ale pamiętajmy, że w tej chwili jest taka troszeczkę tendencja i warto by było, żebyśmy my jako konsumenci to widzieli. Bardzo duża część samochodów, które wymaga precyzji, jest robiona w naszym regionie. No, trudno to jest powiedzieć dlaczego, ale duża część wręcz flagowych modeli, które kiedyś były robione, że tak powiem, w zakładach macierzystych głównych w innych krajach, w tej chwili jest przenoszone. I między innymi na Słowacji no, są też bardzo fajne, bardzo wypasione modele aut robione, więc widać, że najprawdopodobniej w naszym regionie precyzja, staranność wykonania i jeszcze część do roboty jest duża. Dotacje rządu słowackiego. Nie no tylko, ale zależy, który model, zależy, który model. Pamiętam, jak Toyota walczyła o inwestycje. W każdym razie wracając, że tak powiem, do tych faktycznie w mniejszych krajach, które są bardziej, że tak powiem, wystawione na pojedyncze branże, może
może się zdarzyć. Spory dosyć szybki wzrost, ale też jeżeli tam przychodzi jakiś kłopot z gospodarką, to tam recesja jest głęboka. Pamiętam jak dziś, jak zacni przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazywali kiedyś nam, jak jeszcze pracowałem w administracji, Litwa, Łotwa, Estonia, tam jest 10% wzrostu. Ja mówię, tak, ale to są takie no, dosyć drobne gospodarki. Tam może być, no, akurat te trzy kraje mają potencjał gospodarczy 80% Mazowsza. A Singapur to co, to jest mikro państwo, bo to jest, ja się rozwijam. I tam jest taki problem polegający na tym, że jak oni mają wysoki wzrost, to owszem wysoki, ale jak łapią recesję, to też taką 10%. A u nas, że tak powiem, no, z przyczyn strukturalnych taka recesja jest mało prawdopodobna. Tak? No dobrze, no a to dlaczego się nie porównujemy w takim razie do... Możemy się do Niemiec na przykład. No właśnie. No więc tam raczej wzrost 2%, u nas 4%, tak? Optymistycznie, pan Arkadiusz Pączka. Znaczy, akurat tutaj był wspomniany Singapur, ale to rzeczywiście to, co pan tutaj prezes podkreślał, czyli ta kwestia regulacji ma duże znaczenie. Jeżeli patrzymy na indeks wolności gospodarczej, to właśnie Singapur, Nowa Zelandia czy inne kraje, one przodują w tych i rzeczywiście. To ma bardzo duże, kolosalne znaczenie. Jeżeli czytamy prognozy Komisji Europejskiej, mówimy też o inwestycjach prywatnych, które stosunkowo za ostatnie 2 lata były na bardzo niskim poziomie. Robimy badania wśród przedsiębiorców, dlaczego nie inwestują, to słynne hasło, że kumulują środki. No to ta niepewność prawa, niepewność regulacji, ilość regulacji, która przedsiębiorców dotyka, ma kolosalne znaczenie. Jeżeli słyszymy o rozwiązaniach nowych w obszarze kodeksu pracy, które były, można powiedzieć, z kosmosu, jeżeli ten przedsiębiorca myśli o zatrudnieniu, myśli tu, że zaraz wejdzie nowy kodeks pracy, który będzie jego jakby elastyczność pracy ograniczał, to on się zastanawia nad potencjalnymi inwestycjami. Jeżeli mamy projekt ustawy o trzystokrotności limitu zniesienia składek na trzystokrotność, no to też się zastanawia. Nagle jest on skierowany do Trybunału, przesunięty o rok wejście w życie. Jeżeli przedsiębiorcy słyszą o rozwiązaniach podatkowych bądź gorzej, działali zgodnie z utartą linią orzeczniczą, a teraz przychodzi Urząd Skarbowy czy ZUS i mówi, kolego, 5 lat wstecz, źle podejmowałeś różne, interpretowałeś prawo. Proszę o zapłacenie. Nie interpretował, tylko nagle zmienia się interpretacja. Tak, dziś, no tak, dokładnie. To na przykład ZUS-u, przypadek ZUS-u mamy taki głośny stosowania dwóch w oparciu aktualne wtedy linię interpretacyjną umowy o pracę i umowy zlecenia. Teraz ZUS mówi, kolego, 5 lat też prosimy o uregulowanie potencjalnych składek na ubezpieczenie społeczne. No to taki przedsiębiorca wychodzi z założenia, że on woli się wstrzymać potencjalnymi inwestycjami, niż myśleć o jakimś rozwoju, już nie mówiąc o ekspansji zagranicznej. Tak więc to, że wzrosną inwestycje z obszaru środków unijnych, to z pewnością będzie miało jakieś znaczenie, no bo ta część tych projektów unijnych powinna w większym wymiarze ruszyć w 2018-2019 roku. Natomiast mam duże obawy co do inwestycji prywatnych, jego stosunkowo niskiego poziomu wzrostu. Czynnikiem hamującym także pewnie będzie kwestia demograficzna i napływ potencjalnych pracowników, czy ewentualne źródła osób do pracy. Mówimy o ułatwieniach jako przedsiębiorcy w pozyskiwaniu pracowników z Ukrainy czy z krajów ościennych, zwiększenie tej elastyczności w zatrudnieniu, a nie teraz takie elementy, które występują, że czeka się na pozwolenie czy zezwolenie na zatrudnienie Ukraińca około 6 czy 5 miesięcy w niektórych województwach. To są te elementy, gdzie przedsiębiorcy zniechęcają do potencjalnych zwiększenia inwestycji. Tym samym to się przekłada na inne wyniki gospodarcze. Trzeba zadać pytanie, jaka część wzrostu gospodarczego Słowacji pochodzi z Polski ze względu na tych przedsiębiorców, którzy czekając i odbijając się od różnego rodzaju przepisów i urzędów, przenosi swoją aktywność, bo na pewno taka występuje. To rzeczywiście, to był taki element, gdzie część przedsiębiorców zakładała działalność w Słowacji. Z tego powodu nawet były ogłoszenia w internecie, że pomogę założyć działalność gospodarczą szybko na Słowacji czy w Anglii. Tak? I to. Widzicie panowie, no to tak słuchając przedstawicieli pracodawców, czyli tu między innymi dzisiaj w ich imieniu wypowiada się pan Arkadiusz Pączka, Andrzej Sadowski, to ja zajmując się problematyką gospodarczą jako dziennikarz, słyszę to od lat. Powtarzacie jedno i to samo przez tyle lat i pytanie, nic się nie dzieje?
Nie, nie, to komu zależy w takim razie? To jest też kłopot taki, że zazwyczaj jak ktoś przychodzi nowy i usiłuje coś z tym zrobić, no to dodatkowe przepisy nam mnoży, wymienia poprzedni, stąd między innymi jest wspomniana dzisiaj ta niepewność. Oczywiście w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość i powiedzieć, że jakiś, że tak powiem, stan trzeba zamrozić i dać ludziom spokojnie pracować, tak? Aczkolwiek oczywiście zawsze dyskusja jest, jeszcze trzeba zmienić, a my tak po prostu jako przedsiębiorcy czekamy i czekamy, ale taka uroda tak naprawdę gospodarki naszej, trudno mi jest powiedzieć. To nie jest uroda gospodarki, to jest uroda systemu politycznego, który nie szanuje zasad, chociażby, że prawo nie działa wstecz, co jest zagwarantowane konstytucją, prawda? To nie może być tak, że urzędnik swobodnie interpretuje prawo i mówi, a teraz mi się odwidziało i zmieniam swoją decyzję wstecz wobec przedsiębiorcy, bo to powinno być od razu uznane za czyn kryminalny, oczywiście ze względu na takie postępowanie administracji. I dziwi mnie to, że do tej pory żaden premier polskiego rządu nie stanął w obronie przedsiębiorcy właśnie tak zniszczonego przy próbą zmiany zmianą interpretacji przepisów. W ogóle co to jest za zmiana interpretacji przepisów? Jak to jest możliwe, że można zmienić interpretację przepisu? A zwłaszcza wstecz. A zwłaszcza wstecz, już nie wspominając. Zwłaszcza, że przypomnij, że gwarancji, że prawo nie działa wstecz, wprowadzono 400 lat w wieku 400-tecznym roku po Chrystusie jako właśnie gwarancja już wtedy. I ta zasada od tego momentu zaczęła obowiązywać w naszym kręgu cywilizacyjnym. Dobrze, to wyjdźmy z tego kręgu problemów polskich przedsiębiorców. Chociaż, nie, no wejdźmy, bo jest dobra informacja. Dzisiaj polskie linie lotnicze LOT, znaczy nie dziś, od jutra, otwierają nowe połączenie z Budapesztu do Chicago. Już latają lotowskie samoloty do Nowego Jorku. A pamiętacie jeszcze 2-3 lata temu, to zastanawialiśmy się, czy po co nam w ogóle ten LOT, narodowy przewoźnik, a tu się okazuje, że proszę, nowe samoloty, nowe połączenia. Świetnie, wszystko na kredyt da się wyryzykować i uruchomić. Natomiast może być taka strategia, którą proponował LOT-owi, żeby był silnym przewoźnikiem regionalnym, ale nie transatlantyckim, bo na trasach transatlantyckich naprawdę przez dłuższy czas dopłaca się do tego, żeby zaistnieć. I zobaczmy, jaki będzie wynik ekonomiczny tego za rok, za dwa lata, bo teraz bardzo łatwo jest ogłosić uruchomienie takiej linii. Ja bym nie pompował tego balonu tak mocno, że tu nagle przyjmujemy jakiś system połączeń Budapeszt z Stanami Zjednoczonymi, bo rzeczywiście te loty transatlantyckie może być rachunek ekonomiczny i zgoła inny po, nie wiem, pół roku czy roku funkcjonowania. No, tylko pamiętajmy, że technologia idzie do przodu, mamy nowoczesne Dreamlinery, które są bardziej oszczędne. No tak, ale za Dreamlinery rozumiem, że trzeba zapłacić ratę leasingową, policzyć cały koszt w konsekwencji też jakiegoś promocji tych lotów do grupy docelowej, rozumiem, że obywateli Węgier. No ale generalnie to ja bym się skupił bardziej tutaj jednak na rynku europejskim i tutaj szukał swoich przewag. Ale wracając do pytania pana rektora, trochę też uwarunkowania szersze spowodowały tą sytuację, jaki jest teraz korzystny, ja rozumiem, LOT, bo ten wynik finansowy jest zgoła lepszy niż jeszcze 3 lata temu, gdzie były różne decyzje co do sprzedaży przedsiębiorstwa, czy generalnie połączenia z innym, czy wejście w jakiś alians z większym przewoźnikiem. Natomiast no, to jest, rozumiem, też konsekwencją zmiany strategii budowy tutaj nowej floty w oparciu o wymianę tej floty z umowy z amerykańskim producentem. Mam nadzieję, że to się przełoży w perspektywie na jeszcze lepsze wyniki. Natomiast no, nie widzę tutaj z budowy samego przedsiębiorstwa jakiegoś ogromnej firmy na tle światowym, tak? No to niestety nie ten poziom. Znaczy zdecydowanie jest tak, że powinniśmy się koncentrować na regionie i siatka połączeń z naszego regionu jest dosyć ciekawa, zwłaszcza dla tutejszych
że tak powiem, potencjalnych podróżnych. Pamiętajmy, że do całkiem niedawna na bardzo wielu trasach byliśmy zmuszeni korzystać z takiego jakby łączonego lotu, tak? I czasami, jeżeli się chciało polecieć na Daleki Wschód, no to początek podróży był najbardziej debilny, jak tylko można wyobrazić sobie, bo albo trzeba było 4 godziny lecieć na zachód, żeby potem z powrotem 2 czy 4 godziny to nadrabiać na wschód. I pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia dziwnego czegoś z punktu widzenia pasażera, bo po prostu stracił kilka godzin bez sensu plus przesiadka, ale tak naprawdę to też trzeba paliwo na to wydać, żeby, że tak powiem, tego pasażera do hubu przewieźć. Więc może się okazać, że jesteśmy w stanie tutaj i od strony ekonomicznej powalczyć, proponując, że tak powiem, rozsądną cenę za bilet tam gdzieś daleko, ale bez, że tak powiem, tych kilku operacji po drodze. No więc prawdopodobnie lot tutaj upatruje swoje szanse i ja nie widzę w tym niczego złego. Ja nie sądzę, żeby otwarcie tej wspominanej z Budapesztu do Stanów było jakoś specjalnie z gruntu od ręki przewidywane jako mało rentowne albo ryzykowne, bo po prostu prawdopodobnie by takiego połączenia nie dokonano, więc ja nie sądzę, żeby to było taki po prostu eksperyment, jak pójdzie, to pójdzie, jak nie pójdzie, to nie pójdzie. Przepraszam, że zapytam, ale po prostu przyznam się szczerze, nie wiem, Węgry mają swojego narodowego przewoźnika lotniczego? Już nie, także Malew przestał działać, a to tylko dlatego, że władze węgierskie zwlekały z sojuszami, które były wcześniej Malewowi proponowane i kiedy już zapadła decyzja, to już nie było Malewu. No, bardzo trudno jest odbudować, pokazuje case węgierski, odbudować taką firmę. Pewnie też rachunki ekonomiczne pokazują, że na dzisiaj to nie jest dosyć opłacalne. Tak? Przyznam, że ostatnio z wypiekami czytałem w troszeczkę, też branża transportowa, ale troszeczkę inny temat. Była taka dosyć pogłębiona analiza dotycząca tego, w jaki sposób swojego czasu Amerykanie z linii tramwajowych przeszli na autobusowe i dlaczego to zrobiono. I jak tam na przykład udowadniano, że linia tramwajowa jest bez sensu i nie rentowna, bo najpierw, że tak powiem, rozciągano po 2-3 minuty kursowanie. Klienci byli zdenerwowani.